Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Jak widzicie, gramy sobie ponownie w najnowszego Need for Speeda. No i przed nami, słuchajcie, już wam to pokazuję, kwalifikacje, pierwsze kwalifikacje, bo zakończyliśmy sobie już pierwszy tydzień. Jak widzicie, udało mi się też zdobyć w ostatni piątek właśnie tego Lotusa. Jest to jeden z trzech pojazdów, jakie można było w tym pierwszym tygodniu za Frico wygrać. Znaczy nie za Frico, bo trzeba wpłacić wpisowe w wyścigi, tak więc nie do końca jest to auto za darmo. I prawdopodobnie, słuchajcie, wszystko na to wskazuje, że tym samochodem będziemy sobie śmigali w tym właśnie, ja to nazywam finałem, ale to są kwalifikacje, pierwsze kwalifikacje. Ja sobie go tutaj już troszeczkę wizualnie, jak widzicie, zmodyfikowałem. Tak on się prezentuje. Jeszcze tutaj nie bawiłem się w tuning wizualny tak do końca, bo ten samochód w takim bodykicie po prostu dostałem, ponieważ musimy go sobie przede wszystkim zmodyfikować tutaj mechanicznie. No i na pewno zaczniemy od wymiany całej elektroniki, bo ona nam tutaj sporo, jak widzicie, daje. Auto musi być w klasie A, a tak więc za tym idzie, musimy tutaj uważać, żeby tego nie przekroczyć. 209 to chyba jest max, tak więc montujemy sobie to. Tutaj chyba już nic więcej nie będzie nam dane zmodyfikować. W ogóle taką ciekawostką jest to, że żeby te na przykład części super czy elite odblokować, to musimy tutaj w ogóle ulepszyć garaż. Zobaczcie, ja sobie już ulepszyłem na jeden poziom, na poziom pro, natomiast jak chcemy na kolejny poziom, to 50 tysięcy musimy tutaj za to zapłacić, a żeby mieć części elitarne 100 tysięcy, tak więc tutaj też nie tylko ładujemy kasę w części wizualne, mechaniczne, w jakieś samochody czy też wpisowe, ale też właśnie kasa jest potrzebna do ulepszania tutaj tego typu rzeczy. Ja na pewno chciałbym sobie tutaj światła zmodyfikować, bo zwróćcie uwagę, że mamy takie, a do tego malowania, bo to jest malowanie gotowe, które zmodyfikowałem sobie, żeby była jasność. To jest fajna rzecz, którą można robić tutaj w Need for Speedzie. Tak więc te światła będą zdecydowanie fajnie pasowały. W ogóle sobie tutaj popatrzymy, jak to wygląda. No myślę, że całkiem fajnie to pasuje. Jeszcze możemy takie tutaj światło do niego zamontować. Weźmiemy coś takiego za 600 dolców. Jeśli chodzi o spoiler, to możemy sobie coś tutaj większego zamontować, ale wydaje mi się, że ten co mamy jest spoko, ewentualnie taki mniejszy można by było, ale ten wydaje mi się całkiem spoko. W ogóle też powiem wam, że bardzo dużo tablic rejestracyjnych jest tutaj dostępnych. Ja wam pokażę, ja jestem w szoku, bo grałem sobie ostatnio w Hita i tyle tablic rejestracyjnych nie było do wyboru, a tutaj naprawdę jest tego od groma. Też ktoś mnie pytał, czy są jakieś mikropłatności. Powiem wam, nie wiem, nie natrafiłem na to. Jeszcze gra mi nie zasugerowała tego, żebym mógł sobie kupić jakąś kasę do gry. Tak więc, jeśli coś takiego jest jak mikropłatności, to nie sugerowała mi tego gra, ja o tym nie wiem, tak więc nie jest to wciskane na siłę. Też pojawiały się pytania, czy nie mogę, o, jest japońska tablica na przykład, zobaczcie. Też pojawiały się pytania, czy czemu nie obstawiam, znaczy nie zakładam się z wieloma graczami, nie da się, można tylko się tutaj założyć z jedną osobą. O właśnie, czekajcie, jeszcze, nie to. Jeszcze sobie może wydech tutaj zmodyfikujemy na coś mniejszego, żeby nam nie haczyło podczas jazdy. Wyścig dzisiaj jest dla nas bardzo ważny, tak więc jeszcze pokażę wam, jak ten samochód mi tutaj wyszedł. No i co, lecimy sobie na te zawody, nie? Nie ma co się spinać. No i jak widzicie, tutaj mamy te zawody. Zwróćcie uwagę, do wygrania 40 tysięcy. Dodam też, że nie kupiłem nowego auta, a miałem takie plany. Z tego względu, że Skyline kosztuje tyle, że nie starczyłoby mi już na wpisowe. A już nie wspominam w ogóle o tuningu, tak? Więc musiałem to odpuścić. Na pewnie nowy samochód sobie kupimy na nowy tydzień, tak? Więc moi drodzy, bierzemy te zawody i lecimy na nie. Na szczęście teraz policja nas nie będzie ścigała. Ej, Smarku, cokolwiek się dzisiaj stanie, po prostu pokażmy im, na co stać ten warsztat. A, mam dla ciebie mały prezent. Zajrzyj do schowka. Co to? Talk dla dzieci. Szczerze? Aż się boję zapytać. Zaufaj mi, posyp sobie obficie przed wyścigiem. We wszystkie zakamarki. Wiem, co mówię. W takich chwilach robi się gorąco. A to oznacza pot. Lepiej dmuchać na zimne i sypać na suche, niż się zgrzać i spocić. Właśnie, ja też się denerwuję. Lepiej sobie sypnę. Na razie.
Kurde, powiem wam, że niestety tym Lotusem się bardzo, ale to bardzo dziwnie jeździ. Czekajcie, ja sobie tutaj muszę jeszcze zmienić... Może sobie tutaj docisk ustawmy na większy. Coś takiego może. Dobra, teraz mam troszeczkę większą kontrolę nad tym autem. Zawsze budowa nowego auta bez możliwości sprawdzenia to jest spore ryzyko. No ale chciałem w końcu jakąś nową furkę wam pokazać, a nie ciągle jeżdżenie tą samą. Pierwsze kwalifikacje! Będzie się działo! Hej, Speedy! Obtaj to. Wygląda na to, że ja dziś startuję. To twój szczęśliwy dzień? Super! Pora jej narobić wstydu. Zaraz, co ona robi? Zdaje się, że startuje, ale nie swoim samochodem. To znaczy twoim samochodem, to znaczy... Czemu? Po co zmienia wóz? Moim zdaniem chcę sprawdzić, na co cię stać, nie ryzykując fury. Nie daj się zbić z tropu. Pokaż jej, Speedy. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że ona do niej nie podejdzie, nie zagada do niej, nie powie jej, ej stara, ukradłaś mi furę, może byś ją oddała? A tutaj w ogóle zero kontaktu, musimy się ścigać. No okej, dzięki temu mamy jakąś fabułę, rozgrywamy to wszystko. Natomiast czy wam się to nie wydaje dziwne? Czy te sprawy, tych spraw nie powinno się po prostu rozwiązywać troszeczkę inaczej? No nie wiem. No tutaj jak widzicie mamy naszą barakudę. Tutaj jest Lotus, ale on jest mały w porównaniu tej barakudy, zobaczcie. A tutaj jest nasz eklipsik. No i tak sobie przerobiłem furkę pod drift. Może będzie okazja jeszcze nią pojeździć, ale ma lepsze przyspieszenie, jak widzicie, ten Lotus. Ale prędkości maksymalne mniejsze. No coś za coś, nie? Dobra, już tutaj nie kalkuluję. Zobaczmy, jak wyglądają rywale jeszcze nasi. Tych już znamy. Czyli starzy rywale. Tak, starzy rywale plus nasza, no można to powiedzieć chyba była koleżanka, co nie? Dobra, bierzemy to i lecimy. 20 tysięcy wkładu. Ostatnio właśnie ktoś pisał w komentarzu mi. Joji, miałeś tyle kasy, a po wyścigu masz mniej. No bo trzeba wpłacać wpisowe. Jeśli jest na przykład nagrodą tylko auto, dostajemy auto, ale wpisowe nam odpada, nie? A wpisowe może kosztować, nie wiem, 12-15 tysięcy. Tak samo tutaj, nie? Do wygrania jest auto plus 40 tysięcy, ale wpisowego płacę 20 tysięcy. Tak więc będzie auto do wygrania i 20 koła, nie? W ogóle czemu ten samochód wisi w powietrzu? To jest jakaś, nie wiem, edycja latająca czy co? Dobra, lecimy. Okej, czyli tutaj mamy w tych kwalifikacjach 3 wyścigi. Na torze wyścigowym, sprint i po raz kolejny tor wyścigowy. Skończ w pierwszej szóstce, potem skończ w pierwszej trójce. Okej, dobra. Czyli tutaj mamy coś innego, nie? Troszkę inaczej te zawody wyglądają. Ale fajnie, bo od samego początku nie trzeba się spinać, nie? Pierwsza szóstka. Taki trening powiedzmy, potraktujmy to jako trening. Jeszcze mogłem jakieś lepsze nitro zainwestować. Ale dobra. Zobaczymy, na co ich stać. No nie mogę zepsuć startu w finale, nie? To jest pewne. Co ja ci zrobiłam? To jakaś kompletna nie dojdę. Te trala ścigamy podejrzanych. Trzymać się celu! Dobra, boostujemy się od policjanta. Na coś niech się przyda nam. Nie! Nie! Dobra. Kurde, jednak... Przyzwyczajony jestem do lekkiej podcinki na ręcznym. W przypadku Eklipsa. Tutaj niestety prowadzi się to troszeczkę inaczej.
patrol też chce się włączyć do zabawy. Ale fajnie, że mamy taki, powiedzmy, to trening, bo mogę sobie ten samochód wyczuć, nie? I wiedzieć, żeby uważać z tym podcinaniem. Centrala, patrol przyłącza się do pościgu. Ziomeczek chyba już jest nie do dogonienia. O, mogę poprawić sobie ten zakręt. O kurde, no. Jak widzicie, znowu to nie wyszło. Jeśli nie chcesz stracić kasy, lepiej przyspiesz. Kierowcy uderzają w inne auta. Dobra, mamy to. No i jak widzicie, w kolejnym wyścigu musimy być w pierwszej trójce. Czyli nawet jeśli to by był drugi wyścig, to i tak by było lepiej. Ale teraz jest sprint. Dużo bardziej wolę sprinty. Tak więc powinno nam lepiej pójść, tak więc lecimy. Potrenujmy ten... O kurde, nie jest łatwy ten idealny start. Te obroty latają jak szalone i ciężko to utrzymać tutaj w ryzach. Ścigamy podejrzanych. Ale dobrze poszło. Dużego boosta dostaliśmy, nie? Na starcie. Wydaje mi się, że to jest pierwszy samochód, gdzie takiego boosta mieliśmy na samym początku. O kurde. Wow, ale uciekłem. Dobra, czasami nie ogar w sterowaniu tym autem pomaga, czasami przeszkadza, mam nadzieję, że na finał... Zaraz wymiękniesz. AWD, dołączę do pościgu. W finale będzie ten, nie? W wyścigu finałowym będzie... nam szczęście sprzyjało. Biorąc Eclipse, ten wyścig byłby taki bezpieczny, bez problemu bym wygrał. Bo już ten samochód po prostu znam jak własną kieszeń. Jest ustawiony pode mnie idealnie. A tutaj przynajmniej mamy nowe auto. No i troszkę adrenaliny, nie? Zobaczcie, jak odskoczyłem tym startem im tutaj. Ja się ścigam z policją tutaj, o to pierwsze miejsce bardziej. Dobra, przejedziemy sobie przez stację, żeby boosta mieć. O kurde, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Znowu się zagapiłem. Teraz gorzej prowadzisz, ale zobaczymy jak będzie potem. Dobra, mam nadzieję, że te wszystkie sytuacje tutaj będą dla mnie nauczką na wyścig finałowy. Przyłącza się do pościgu. Nie, ten model sprawia, że autem się fajnie jedzie, jak kontrolujecie go, nie? Ale jak samochód zacznie mieć jakieś tutaj dzikie akcje, to naprawdę jest ciężki do opanowania już. O, Jazz odpadła. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Wydawało mi się, że będziemy jechali z nią. No i wyścig finałowy na torze będzie w trójkę. Okej, okej. Jestem ciekaw, czy jakbym nie wygrał, to klikając powtórz, będę chciał tylko znaleźć ostatni, czy wszystkie od nowa. Nie jestem tego bardzo ciekaw. Mam nadzieję, że nie będzie nam dane tego sprawdzić. Ale jak wygraliście sobie sami i poprawialiście, to dajcie znać. Startujemy z pierwszej lokaty. Podoba mi się to.
ale też wiemy doskonale, bo znamy już tych przeciwników, że to jest topka, nie? Nie, zepsułem start, dobra. Zobaczmy, na co ci stać. To znaczy, nie wiem, czy zepsułem, szczerze powiedziawszy. Lekko zamuliłem, ale... Nie wiem, na przykład Barakuda, jak zamuli na starcie, to tak miesza oponami, że tracę naprawdę sporo. Próbują nas wszystkich załatwić! Mamy nieuliczne wyścigi. Do roboty! Ole, pięknie! No, teraz mieliśmy lekkiego farta. Bardzo prosty tor. Nie powinienem tutaj nic zepsuć. Jedyne co, to policja może mi tutaj poprzeszkadzać. Nie martwię się, wkrótce będzie koniec. A tutaj jest do miejsca. No właśnie, w ten sposób mogę mi tutaj uprzykrzyć ten wyścig. Możecie się wyluzować. Jesteśmy. Nie no, już zobaczcie, jaką my mamy przewagę. Praktycznie są w zupełnie innej części tego toru, nie? A policja pewnie pokrzyżowała im plany. Na początku na pewno i potem też. No bo niemożliwe, żebym ich tak odstawił, nie? Jest wygranko za pierwszym razem. 40 tysięcy, no i samochód. Dosyć dziwny. W ogóle powiem wam, że w Assetto Corsie mam identyczne malowanie. W sensie identycznie jest pomalowany samochód, jeśli chodzi o tą taką warstwę pierwszą. No i tam jakieś różne mam oczywiście postacie jeszcze na aucie, ale identyczne mam malowanie. Na Instagramie wam pokazywałem. A robiłem to malowanie, nie mając świadomości, że taki samochód w ogóle będzie i w takim malowaniu do wygrania w Need for Speedzie. Hej, hej! Co ty robisz? Chcę odzyskać wóz. Jasnie cofa się przed wyzwaniem, tak? Hejka, Jas! Co tam? Kopę lat. Ej, czy to mój wóz? Tak. Ten, który ukradłaś, kiedy obrabowaliście warsztat. O kurde. Wiesz, że mi teraz nie podskoczysz. Rajdel ci ufał. Te? Nie prosiłam go o to. Nie potrzebowałam żadnego przyszywanego ojca. Sama sobie radzę. Ale super. Ach tak. To zobaczmy. Ty i ja. Wyścig. W tej chwili. Zwycięzca bierze wóz. Tak, ścigamy się o auto! O auto? Skąd ona się urwała? Tess, przestań nagrywać. Żartujesz? Dawna przyjaźń zmienia się w rywalizację, która prowadzi do podziemnego starcia z rodzinnym dramatem w tle. Skradziony wóz. Za chwilę ten tutaj koleś ściągnie koszulkę, będzie rozruba, ktoś doda autotune i bach! Stajemy się sławni. Nie wrzucaj tego. To leci na żywo. Wiesz co, Lala? Będę wspaniałomyślna. Wielkoduszna. Jak dojdziesz do finałów, zgoda. Zwycięzca bierze wóz. Jeśli awansujesz. Zostały dwie kwalifikacje! Spoko! Co to parę tygodni? Po dwóch latach czekania? Już się nie wycofa.
Nie musisz dziękować. Rajdel... Szlak. Znam to spojrzenie. Bardzo źle? Byliśmy... pierwsi! Ha! To dzięki zasypce. Ach, zapomniałam o najlepszym. Zgadnij, kto skłonił Jaz, żeby postawiła samochód. Smark? Przyjęła wyzwanie, żeby ścigać się o samochód. Będzie nasz, jeśli pokonamy ją w Grandzie. Ha! Co ty powiesz? Jest podminowana. Mega robotę robi to, że zamontowałem bodykit do tego Lambo, bo teraz przynajmniej walczymy o jakieś auto, które wizualnie wygląda przekocurowato, nie? Gdybym w tym aucie nic kompletnie nie zrobił, no to nie byłoby takiego, myślę, samego efektu. Ale dobra, mamy Defendera, jakiś mamy też efekt jazdy, no i możemy sobie kupić Dodge'a za 97 tysięcy. Nie stać mnie na to, ale jest informacja, że taką furkę możemy sobie kupić. Tak więc dobra, bierzemy fury, wszystkie moje fury i pokażcie mi tego Defendera. O Boże, jak on wygląda, jak on wygląda. Powiem wam, ktoś, kto go tuningował, naprawdę miał tutaj fantazję. Pośmigamy sobie na pewno nim w jakichś kolejnych odcinkach, bo jestem go ciekawy. Mamy tutaj fotele kubełkowe, no jest to naprawdę projekt odjechany. Tak jak mówię, tutaj malowanie wygląda identycznie jak w mojej S13 w Astokorsie pod drift. Tutaj akurat pod tym względem mieliśmy podobny gust, ale cała reszta jest odjechana. Mnie ciekawi jedna rzecz, a mianowicie, czy są jakieś fajniejsze malowania? Nie da się go, nie da. Widzicie, mamy zablokowany winyl, czyli możemy tylko jeździć takim tutaj, w takim malowaniu, jak tutaj twórcy zrobili. Pewnie też nie możemy go zmodyfikować. Czy możemy? A, możemy sobie go, zobaczcie. To jest też fajne, że za pomocą tych bodykitów możemy go doprowadzić do, powiedzmy, do stanu normalnego. Jeszcze coś takiego jest. Kurde, dziwnie wygląda przez to, że jest tak nisko zawieszony. Co nie? Tak śmiesznie troszeczkę. No i tak wygląda... jeszcze taka wersja, jakbyśmy na safari jakieś jechali. No i przez to, że ma bardzo nisko zawieszenie tutaj ustawione, no to wygląda dosyć komicznie, tak więc wydaje mi się, że ta wersja jest najlepsza. Tutaj, o kurde, ale ciężko to było utrzymać, kurde, najciężej z dotychczasowych pojazdów. Fajne jest to, że ten samochód jest naprawdę solidny. Czekajcie, ustawię sobie kamerę, ta chyba najbliższa jest, nie? Możemy w razie tego taranować, nie, rywali? W końcu, o kurde, ale mi ziomek tu wyjechał. Kurde, to właśnie zbugowało coś, ale wyglądało troszkę jak w Most Wanted, jak wjeżdżaliśmy w jakieś przeszkody, żeby policję zgubić. A na tych wyższych poziomach, jak widzicie, konkurencja mocno odjeżdża. Byle chociaż utrzymać to miejsce, a raczej przeciwniczkę za naszymi plecami. Ja myślę, że ten samochód sobie ostatecznie dam pod te zawody, wiecie, gdzie tam driftujemy, skaczemy i tak dalej. W wyścigach potrzebujemy czegoś bardziej konkurencyjnego. Jeden zły zakręt i już po tobie. No tak jak mówię, tutaj w grze przydałoby się, aby każdy samochód mieć w różnych klasach, plus jeszcze dodatkowo pod drift, więc ten akurat A+ mógłby być właśnie pod te zawody takie specjalne drifty i tym podobne rzeczy, nie?
na ten moment trzecie miejsce. Znaki stopu. Mam do powiedzenia tylko jedno. Przestańcie. Tymczasem ubiegający się o stanowisko burmistrza wstrzymał się w inny sposób po fatalnej, nieudanej konferencji wyborczej zorganizowanej w miejscowym zoo. Więcej informacji tuż po przerwie. Super. Zdaje się, że będziemy mieć jeszcze więcej policji na karku. Widzieliście, co ja przed momentem zrobiłem? Ten samochód jest OP do walki z policją. Przydałoby się jeszcze, widzowie, czekajcie, zobaczymy, co nie był przypadek czasami. No, przydałoby się jeszcze zakupić jakąś taką, o, jedzie kolejny sprzeciwka, jakąś taką perkę w dodatkach, żeby auto było bardziej wytrzymałe. Nie no, zobaczcie to, kolejny wóz, a nie trafiłem go idealnie. Dobra, to jest wóz. No, zobaczymy, czy nada się do driftu, ale na pewno będzie do zadań specjalnych z policją. Ostatnio widziano podejrzany wóz, gdy wjeżdżał na stazę. Potrzeba więcej samochodów do pościgu za... Dobra, jedziemy na czołówę, mamy auto naprawione. O, panie, co tu się dzieje? To po posiłkach. Ścigać dalej! Dobra. Policjant chyba nie chciał, jak widzicie, zaryzykować skoku. Ciekawi mnie, czy też w tym trybie ucieczki mogę wjechać do garażu od razu. Tak, mogę, jak widzicie. Nie muszę uciekać do końca. Tak więc spoko opcja. Ostatnia rzecz, którą zrobię. A, oni jadą górą. Dobra. Kończę pościg. Cel jest zbyt szybki. Dobra, ucieczka udana. Ja jeszcze do garażu nie będę wjeżdżał. Ja sobie ten dzień tutaj jeszcze będę chciał wymaksować na 100%. Tak więc z wami się żegnam. Jak widzicie, auto, które wygraliśmy, może do wyścigu się nie nadaje super. Do driftu jeszcze trzeba by było w nim troszkę tutaj pomodyfikować. Natomiast jest to auto OP do walki z policją i na pewno tutaj będę go wielokrotnie wykorzystywał, jak będę widział, że mam piąty poziom pościgu. No a teraz, moi drodzy, to by było tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, stawcie koniecznie łapki w górę. Pamiętajcie, im będzie ich więcej, tym też więcej odcinków każdego dnia z tej gry na kanał wlatuje. Tak więc teraz to by było tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!